Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0 Gram na 10 minut, komentuję ruchy e, i za chwilę zaczynamy. Lecimy do rankingu 2400. Taki jest cel, może więcej, zobaczymy. E, cóż, e, chciałem jeszcze podziękować za wszystkie komentarze pod filmami oraz e, łapki w górę. Dzięki bardzo za to, to jest e, myślę, że bardzo potrzebne dla twórców e, YouTube'a. E, no i cóż, lecimy dalej. Gramy sobie od rankingu 951. Mamy ruch D4 i zagrajmy sobie D5. Naszą koncepcją dzisiaj na grę będzie szybkie wyprowadzenie figur, czyli to co zwykle, znaczy no z reguły to co zawsze, jest E4. Ja tutaj przyjąłem gambit hetmański, całkiem ok. I tutaj taki ruch E5 jest bardzo ciekawym posunięciem. No, lubię grać w ten ruch, jeżeli już mam grać gambit hetmański przyjęty. D5, więc skoczek f6 z próbą ataku na e4. Czyli cały czas tutaj naciskamy na przeciwnika. Zwróćcie uwagę, że pionka tego oddajemy. Znaczy, zwracamy powiedzmy. Dobrze gra gościu, skoczek C3. Koniec b4 napotka się z hetmanem na a4, więc nie może tam zagrać. Trzeba jakoś inaczej tutaj przeciwnika chwycić. Może. Zagramy po prostu C6, czyli będziemy podrywać centrum. Wybicie będzie fatalne, bo od razu tam wybijamy. Gość gra dobrze. Gramy B5. Goniec musi uciekać na D3 prawdopodobnie, żeby bronić pionka. Zegramy B4 i tutaj odbijamy. W ogóle chyba ta pozycja, w sumie nie wiem, ta pozycja chyba jest okej okay, czarnymi. Nigdy tej, tego nie sprawdzałem za bardzo z komputerem, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu gościa już przechwytuje. W sensie mówię o inicjatywie. B5, no i chodzi o to, że ten goniec musi odejść, jeżeli e, odejdzie gdziekolwiek, powiedzmy tam na E2, to ja zagram B4, no właśnie na przykład na B3, gram B4, <coughs> o, przepraszam mocniej, skoczek musi odejść i wtedy tutaj robimy pionka na, e, na E4, no właśnie, a jeżeli skoczek jeszcze odejdzie, to przy okazji e, tutaj taki nacisk na D5 się osłabi e, ze strony przeciwnika. Wygląda to dobrze, uważam, że jest ok. Goniec pilnuje pionka, jest raczej w porządku ta pozycja. Biorę po prostu pionka na E4. E, no i chyba gość ma problem. Spróbujemy w tym odcinku dobić do rankingu 1000, takie, tego magicznego 1000. E, jeszcze tylko się zastanawiam, czy to bicie jest ok, może to jest bicie po prostu lepsze. E, odbiję pionek, e, ale chyba nie. Chyba. Zaraz poczekajcie, bo jak zbiję, to, to Hetman E2. Aha, to zbijemy tutaj. Dobra. Wszystko się raczej trzyma. Skoczek bije na e4. No i tutaj też można spróbować zagrać na przykład goniec a6, utrudnić przeciwnikowi roszadę, ale też musimy pamiętać o swojej roszadzie, o swoim bezpieczeństwie króla. O tego się troszkę nie spodziewałem, ale to jest OK. Wybijamy hetmana, to jest, jest jak najbardziej w ogóle czarnymi OK, dlatego, że mamy pionka więcej, skoczek jest tutaj bardzo uwięziony. Może być też taki ruch jak goniec F3, tego się nie boimy, bo zagramy po prostu F5 i nie boimy się również wybicia na E4. Ja się przy, przynajmniej tego nie obawiam, dlatego że pionki zdwojone, ale mamy pionka więcej, skoczek jest uwięziony. No jest okej okay po prostu tutaj w tej sytuacji. Skoczek F3, zobaczcie, czyli naturalnie. Goniec A6, będziemy utrudniać tutaj gościowi zrobienia roszady. Może nastąpić taki ruch A3, nie muszę reagować, bo po wybiciu po prostu odbije tutaj. Zastanawiam się teraz, może wzmocnić po prostu F6. zmocnie F6. Pionka E5 znaczy się wzmocnie i poczekam na wybicie tutaj, odbiję, ale już widzę, że gość, około 1000, ogarnia temat. Już tak łatwo nie jest. Mimo, że tego pionka tutaj podstawił w pewnej konfiguracji, to, to nie jest już takie łatwe i dobrze. Te partie może będą miały większy troszeczkę sens, ale na pewno na każdym poziomie jest tutaj sensowna gra teraz tak się zastanawiam on chce wejść wieżą czy coś tutaj możemy zagrozić nie myślę że zagramy po prostu koniec e7 żeby zrobić roszadę a, goniec B3 w tej, w tej roszadzie przeszkadza. Goniec D5 będzie groziło. No, gra figurowa tu jest bardzo bogata. Zagramy sobie wieżą na D8, żeby nie było gońca D5. No, on też skoordynował figury i muszę przyznać, że to wygląda fajnie. Znaczy, że dobrze tutaj zaczyna kombinować. To jest, to jest ten plus dla białych. Czekam cały czas na to wybicie. Też staram się przeciwnika skrępować. Ta wieża nie pozwala zrobić długiej roszady. Goniec nie pozwala zrobić krótkiej roszady. Jest wybicie, więc wybijam to. Gońcem z szachem, absolutnie. Oj, to się robią kłopoty, zobaczcie. Nie no tak, tu już przegrana. Bo jeżeli skoczek, to wybijam tutaj. Król jest tak powiązany. Zobaczcie, nie może nigdzie ruszyć król. Y, ani też na D2, więc będzie musiał się zasłonić. I tu le lecą figury. No cóż, można było to oczywiście przeoczyć troszeczkę. Bijemy skoczkiem. Bijemy, zaraz chwila. Możemy wybić wieżą. Nie no, gońcem, bo skoczek zagra na C3 i zasłonimy tego gońca. I teraz król pójdzie tutaj. Wieża tutaj ładnie stoi, tylko ja tego nie wykorzystam w 100%. Dobrze mówię. Zagramy sobie, zagramy sobie z powrotem na B4 damy szacha. Jeżeli król tutaj, to gońcem go postraszymy. Aha, i po prostu zagramy sobie król E7 i wprowadzimy drugą wieżę, większe siły. Moment, jak po król C2, to jeszcze jest skoczek na D4, co ja wygaduję. Okej, okay, zastanawiam się, czy tak zagrać. Ale nie, to chyba nie ma sensu. Król E7, żeby druga wieża miała już oddech. I czekamy na rozwój wydarzeń. Dobra, gość tutaj mi atakuje gońca, to wszystko widzę. Tutaj chcę zagrać, to też wszystko widzę, jak zbije tutaj. On mnie zbije. O, to może też nie do końca. To przemyślałem. On mi tutaj zagra. Okej. Okay. Znaczy tak, tutaj tragedii nie ma, ale chyba tego muszę wybić. On mi wybije tu. I wtedy tu będę miał atakowanego skoczka. Ale skoczek muszę zagrać tam. On mi da szacha. Dobra, z figurą więcej tak zostanę. Chodzi o to, że jak, za, że jak on mi zbije na A6, to ja gram skoczek D4. I będę atakował tutaj gońca. Okej, okay, może mi zbić z szachem, ale to wtedy mam taki ruch. Chwila, źle zagrałem. Nie, chwila, dobra. Jeżeli zbije, to nie, nie mogę tutaj, bo on mi odbije, ja odbiję i on gońcem da szacha, a potem odbije gońca. Dokładnie, muszę królem odejść i to na D6 koniecznie się trochę poplączę, ale to jest cena tego, żeby zachować figurę więcej. Ok, no to wieża tutaj nie szkodzi, bo teraz gramy sobie gońcem na 4 więc zachowujemy figurę więcej. Może mi oczywiście zbić tu pionka. Wtedy już zagram wieżą D7 i tą wieżę stąd wyrzucimy. No tak, to teraz, teraz wszystko się powinno dobrze ułożyć, wszystko się powinno zgodzić. Goniec zagrał tutaj. Dobra, damy szacha i zagramy wieża c7. Jak już wieża c7 y, stanie, to będzie dobrze to wyglądało. Chociaż też można było wieża a8 w sumie, tak się zastanawiałem, ale okej. Okay. Teraz mi to przyszło do głowy, już za późno. Król wraca na e7, no i cóż, tutaj jest figura więcej. Po prostu. Okej, okay. może wieża b8, żeby już ona gdzieś tam grała. Może potem wieża B7, odejdę gońcem, zaatakuję na B2. Coś w tym stylu. Ale już widzę, że partie trwają troszeczkę dłużej. Gość próbuje gryźć. Słusznie, zresztą. Może tak z tym planem swoim cały czas. Jeżeli wybicie, to wybicie, jeżeli tutaj wieża, to potem goniec D6 z obroną i atakiem na B2. Chociaż w takiej sytuacji trzeba spróbować wymieniać figury. I to powinienem w sumie czynić. Więc może warto było zagrać gońcem na C5 i tutaj wieża A7. No starać się po prostu wymieniać te figury. No ale dobra, już poszło jak poszło. A zaraz, co ja w ogóle wygaduję? Przecież wieża na A1 nie może zagrać. Goniec pilnuje. Dokładnie tak się dzieje. Sam już nie zauważam małej taktyki. A to jest ważne. To trzeba codziennie ćwiczyć, uważam. Taktykę trzeba pielęgnować. Dobra, gimnastyka mózgu przy okazji. Okej, okay. eee, w sumie nie wiem, co mam w tej sytuacji powiedzieć. Po prostu gra się toczy dalej. Goniec D6, przy okazji z obroną, tak jak wcześniej już wspominałem, wieża może zagrać, ale to nie ma sensu. Tutaj chce atakować. W ogóle, właśnie, on może zagrać wieżę D2 i co wtedy? Może wtedy tak, będziemy próbować przeciwnika Męczyć z wymianą. Może coś w tym stylu. Dobra, zagramy najpierw tak. Spróbujemy wymianę po szachu. Zagramy drugą wieżą. Ta wieża już broni gońca, i będę mógł tutaj po prostu przygwoździć. O, jednak wybił. No to to sytuację upraszcza. Wieża C1. No to wieża C7. Po prostu. Jak wymieni, to dziwnie będzie to z jego strony wyglądało. Nie wymienił. No, ok, no to wieża C2 szach. Tu go pilnuje. Król ucieka. Dobra, weźmiemy pionka. No i coś tam dalej się wykombinuje za chwilę. W sumie też można uruchomić pionki, żeby szły do przodu. No to jest, to jest powiedzmy takie dożynanie przeciwnika z figurą więcej, ale realizacja przewagi też jest ważnym elementem w szachach. Jeżeli ktoś ma z tym problem, oczywiście to warto to ćwiczyć. To, to co ja mówię, to jest oczywiste i takie, no, płytkie powiedzmy, no, ale taka jest prawda, no, trzeba to robić, jeżeli ktoś chce Poprawiać swoją umiejętność w realizowaniu przewagi. Na wyższym poziomie to jest bardzo ciekawy temat. Dobra, czyli tak tutaj bicie on zbije. Czy na to po pozwolić? Nie. Zagramy najpierw wieżą. Nie pozwolimy mu na bicie pionka. Po wybiciu, wybicie. I albo tego pionka na B4 zdejmujemy. Ok. Tu w ogóle grozi skoczek na C3. Już nie grozi. Bijemy pionka. A, no, myślę, że wrócimy po prostu. OK, zagramy tak, żeby grać H5. No i skusił się przeciwnik. To weźmiemy sobie za chwilę gońca. No, chyba najdłuższa partia do tej pory Speedrun 2 2.0. OK, lecimy dalej. 940, E4, E5. D4. No dobra, bijemy Bierzemy to, co nam przeciwnik oferuje. Hetman zbił D4. Skoczek C6, zstępem lecimy. Wyprowadźmy jak najszybciej figury. Ok, zagramy sobie B6. Nie wiem, czy taki ruch istnieje, ale wygląda logicznie, bo chcę zagrać gońcem na C5. I tak teraz to uczynię. Męczę. Będę tu męczył gościa. Starał się przynajmniej męczyć tego Hetmana. Dobra, no to wejście z koczkiem wygląda ok na D4. Hetman D3. Zagram sobie A5, żeby nie było ruchów B4, bo goniec broni. A przy okazji mam taki ruch jak goniec A6. I w tej sytuacji, zobaczcie, ten Hetman jest strasznie męczony. Figury czarnych się rozegrał Zobaczcie, Hetman sobie potańczył. Biorę na F1 oczywiście. Jak zbije król, to po prostu odejdę skoczkiem. Prawdopodobnie tutaj na C6 z powrotem. I gramy sobie w szachy dalej. Król jest zderoszowany. W tej sytuacji skoczek F6, szybka roszada Nie ma co za dużo tutaj kombinować. W ogóle taki ruch jest ciekawy po wybiciu. Hetman F6. Teraz nie mogę. Dobra, robimy roszadę Okej, okay, Super. Te wymiany mnie satysfakcjonują, gdy mamy tutaj rozwój szybszy. Okej, okay, ale gość, widzicie, oni już grają dobrze, zaczynają grać dobrze. Sensownie w sensie, tak bardziej sensownie. Wieża E8, wieża D8 i do D5 chce dojść do tego ruchu, żeby szybciej otworzyć pozycję. Król jest deroszowany, trzeba go próbować atakować. Poza tym zawsze podejść po u skoczka, gdziekolwiek, czasami jest opcja wzięcia pionka. O, na przykład teraz, więc biorę tego pionka. Po prostu pion więcej. Bazujemy na związaniu cały czas. A przy okazji atakujemy skoczka. Tu się wszystko broni. Wszystko się trzyma. Dobra. A, no to skoczek. Dobra, skoczek. Wziął. Wieża D8. Wchodzimy tutaj figurę, figurami jak w masełko. Yy, mogę też pokusić się o takie zagranie. Tylko czy ja tego chcę? Co nie? Zagramy sobie H5. Zrobię sobie po prostu lufcik. W razie czego ten król będzie miał ucieczkę. Zagramy taki ruch wyczekujący. Yy, tutaj w sumie mogłem zagrać też. O, dzisiaj rano bez formy troszkę, jak widać. Jeszcze trzeba się rozkręcić. Wieża e8 sobie gramy. Tu hetman dobrze wszystko pilnuje, goniec pilnuje. Wieża trochę stoi niestandardowo, ale to jest cena tego, że wzięliśmy po prostu figurę za darmo, więc to się i tak opłaca. Yy, teraz takie jest możliwe bicie ciekawe. Bo po wybiciu bijemy hetmanem, król musi zagrać tutaj. I co dalej? Aha, i bierzemy wieżę, no tak I kolejną na F1, A, jakie to łatwe To będzie za chwilę łatwe oczywiście Jeżeli do tego dojdzie Na razie do tego nie doszło Myślę, jak tutaj go rozbić Może A4, A3 w ogóle? Może Dlaczego by nie? Wieża tutaj chce mi wziąć pionkę. Dobra, gramy tak. Ok, i teraz gramy tak. I dajemy mata. Król tutaj, tutaj, tutaj wraca. I. A nie, nie ma mata jeszcze. Ojeku, co mam? Zaćmienie małe. Jak tu dać mata? Bo teraz grozi wzięcie Hetmana. No oczywiście mogę dać szacha, wziąć wieżę, damy szacha tu, nie może był jakiś mat, ale już nie zauważam tego, po prostu jak mam mało czasu, znaczy nie mam mało czasu, ale jakby tak się zdarzyło, to staram się po prostu grać takie ruchy w miarę proste, wybiję tu cały czas z szachami i cały czas z szachem mogę tego króla oczywiście mać, król d3 jeszcze, aha, tutaj jest bicie teraz, dobra, ojejku, jakie to, jeju, wiecie co, ale z tym... W ogóle gość, Hetman C2, Hetman E2, nie dałem mata w dwóch ruchach, nie? No właśnie, to już ta forma dzisiaj rano z słabiutka, ale lecimy dalej. 992, jeszcze nie, nie mieliśmy przeciwnika z rankingiem 1000. H6, goniec C4 zagramy, od razu będziemy atakować na, na F7, ale już się broni. Skoczek na C3, bronimy się też od ruchu D5 od razu. Yy, dobra, skoczek na F3, gramy proste szachy. D5, proszę bardzo nie ma sprawy tu i zagramy sobie teraz, bo taki ruch grozi więc zagramy sobie hetman e2 będziemy tutaj bronić pionka ok, on tędy idzie, trzeba go ukarać zagrać d4, jakiś d5, trzeba go tutaj szybko gryźć zagrajmy od razu d5 spróbujemy go ugryźć może przepcha tego pionka zakładam, że tak jeżeli przepcha, nie przepcha pionka ok to zbijemy tworzymy pozycję i E5 skoczek tutaj, skoczek tutaj a skoczek jednak tam, dobra ciekawe goniec D2, subtelnie bierze G8, nie wiem o co chodzi ale podoba mi się i długa roszada, od razu tutaj będziemy na Linii działać. To wybijamy, tam wisi wieża, więc pionek jest nietykalny. To zresztą ten pionek dla mnie nie ma znaczenia. Zagramy tak, bo tutaj na d chcemy się wbić. Pionek oczywiście może być wzięty jak najbardziej, czy gońcem. Nie ma sprawy, ale po słabych polach też uderzymy mocno. Bo jakiś goniec D3, goniec C3 grozi, zobaczcie. Czyli Próba wymiany słabości, znaczy próba wymiany nie słabości, tylko silnej figury przeciwnika. I w ten sposób tutaj mamy już, zobaczcie, pole skoczkiem na D6. Pionek mniej, a to nie ma znaczenia, bo mamy lepszą pozycję. Dobra, skoczek D6. Po prostu atakujemy i wprowadzimy sobie kolejną wieżę do akcji. Już jakieś będą opcje, motywy poświęcenia na F7. Dobra, i kolejna wieża wchodzi do gry. Wszystkie figury działają. Przeciwnik ma piona więcej, ale to niestety nie spełnia tej dobrej roli dla niego, uważam. Pozycja jest kompletnie przegrana czarnymi. Taki ruch jeszcze może być zagrany, ale nie jest. Może teraz tutaj uderzyć. Wiecie co, na hura, zbijmy, po prostu zbijmy, intuicyjnie, nie chcę mi się tutaj nawet liczyć. Wiem, że to jest posunięcie pewnie nie najgorsze. Yy, chodzi o rozbicie yy, struktury. Taki ruch to goniec bije. Yy, rozbicie struktury, rozbicie obrony przeciwnika. No i co? Czymkolwiek tutaj przeciwnik nie odbije, to. A, w, a w zasadzie jeszcze goniec bije na S6, jest ok, dobra. Skoczek w 7 to na pewno dobry ruch. No, w ogóle innymi kade, kategoriami troszkę tutaj yy, się zastanawiałem, jak to zrobić. A, wy, chwila. Wymiana hetmanów. No, jest taka możliwość, tylko że ja tego nie chcę zrobić. Mogę też w sumie, ale. Gość coś tam nie było a Tak zagramy. Nie chcę wymiany Hetmanów. Tutaj będę atakował. Cały czas atakuję tutaj. No właśnie, zasada taka. Jak mamy przewagę w ataku, nie chcemy wymieniać Hetmanów. Zasada ogólna taka oczywiście. Wszystko można to też sprowadzić do parteru. To znaczy chodzi mi o to, że w pewnym momencie można też wymieniać oczywiście te hetmany, jeżeli sytuacja się upraszcza na naszą korzyść. No dobra, no to tutaj bijemy z szachem. No król ma problem ogromny. Ła, ale by było. Miss click. Um, Goncem chyba, nie? Bronimy skoczka, tu atakujemy, tu atakujemy. Może nastąpić szach, oczywiście. Po prostu uciekamy. I atak trwa dalej, więc takiego szacha nie musimy się obawiać. I wcześniej po prostu grać z królem. Nie, nie było takiej potrzeby w tym momencie. No dobrze. h hmm. 8 grozi, chyba. Bierze tutaj. Zobaczymy, jak się zachowa na razie przeciwnik. Atak, dwa pionki więcej, król bezpieczny, jego nie. Figury niewyprowadzone, to się musi źle kończyć zawsze. Poza tym chyba tu jest proste bicie też na D7. Może też g ale nie, bez sensu g Nie ma takiej potrzeby. Myśli, gość myśli, okej. Okay. Um. Damy szacha. Jeżeli się zasłoni, to wtedy wybijemy, skoczek wybije. O, dobra, wymieniamy to. I zagramy sobie wyżą na D8, skoczek zagra tutaj. Powiążemy go tutaj jak baleronika Skoczek E8, Skoczek D6, albo Skoczek E8 i odejście gońca. Co? No dobra. Słuchajcie, wymieniamy. To jest chyba ten dobry moment, żeby to wymieniać. I Skoczek na G5 od razu też z szachem. Więc wymiany na pewno tu są ok. No i co, trzeba go jakoś tutaj jeszcze karać. Może. Może tak. Goniec f5 wydaje się dobre, żeby wejść wieżą na e7. Jak król zagra na h6, to będą tutaj istniały takie siatki matowe ciekawe. Zagramy skoczkiem z powrotem. Jak skoczek odejdzie, to dajemy mata. A jak nie, to będziemy grać tak i tak na przykład. Dodajemy mata. Liczyłem na to. Ok, lecimy dalej, e4, o, mamy przeciwnika 1000, pierwszy raz w speedrun 2.0, przeciwnik o rankingu powyżej 1000, e, skoczek na f6, skoczek na c3, goniec zagrał, zadymę zróbmy w centrum, e, to jest pewnie niedobre posunięcie, w ogóle chyba się rozpędziłem za bardzo, można było pokombinować skoczek d5, ale zbił inaczej, e, zagramy tak, skoczek c6, to on teraz ma rozwój, Herman D3 później. A zostało zegrane inaczej. Oj, skoczek wziął. No dobra, to na G7. Jeszcze proste błędy się udało wykorzystać. No i teraz, jak bierze F8, to chyba najlepiej zagrać goniec H6. Tutaj jest opcją wybicia, zdobycia przewagi materialnej. A, zapomniałem o takim ruchu, no przecież, wymieniamy, e, dobra i z zagramy sobie, a może tak zagramy z pułapką het, goniec na 7 bo to i tak wyprowadzam gońca, i tak wyprowadzam, o właśnie i udało się, udało się tu przeciwnika złapać w proste takie powiedzmy widełkowe opcje, no i zbijamy skoczka, no jest więcej tutaj skoczek, długa roszada, oczywiście skoczek wyszedł, to powiążmy tego skoczka, goniec b5, a tutaj podstawiłem pionka, no nic, uciekam. Można było dać szacha. Yy, gram trochę szybko, niechlujnie. Tu się przyznaję. Zagrajmy tak. Yy, Damy już teraz szacha i chyba skoczek. Nie, teraz było król A, dobrze. To teraz tak. Tutaj, żeby związać. Gramy na związanie. A w ogóle teraz tutaj takie niebezpieczne ruchy grożą. Jagierza e7. I wygląda to bardzo obiecująco. Znaczy to już jest obiecująca no bo jest zwyczajnie figura więcej. Damy szacha i co? Jak odejdzie tutaj No to wybijemy sobie na C6 O, młynek mamy. Młynek. Zobaczcie młynek polega na tym, że tu jest koniec A tak zagramy najpierw. Zagramy najpierw tak, bo jest szach. On musi odbić i odbije gońcem. I teraz grozi mat na D na E8. No, od rankingu 1000 już widzę, że te partie będą wyglądały nieco lepiej. Już w tym odcinku te partie wyglądają co nieco lepiej ze strony przeciwników, więc myślę, że jeszcze większa wartość tutaj wpłynie. Mam nadzieję z tych speedrunów, ale to jeszcze nie koniec. Gramy dalej. W ogóle co ciekawe, jak wierzę, że nawet zagra na G8, to i tak wierzę, że E8 mat, Bo goniec się odsłania. Dobra, mamy mata, lecimy dalej 966. Yy, to może. Gambitowe jakoś bym zagrał, fajnie Dobra, niech będzie na razie skoczek na F6 E4, no to biorę piankę Cóż, nie wiem co kieruję zawodnikami, że tak oddają łatwo piony Może po prostu podstawka, nie wiem, zaćmienie czasem, czy co No i wracam, no i tyle w temacie Odpędzenie, to lepiej było odpędzać końcem go raczej, tego skoczka F3 tutaj jest kiepskie Dobra, no to c5 w takim razie. Otwieramy tutaj wyjście Hetmanem, wyjście dla Hetmana, przepraszam. I tak też robimy, dajemy szacha, bijemy na c5, ale pionek więcej. To się liczy tutaj w tej sytuacji. Po wybiciu na f6 później, no to zawsze pionkiem z g, goniec g7, Roszada, f5 i ten goniec będzie świetnie sobie grał po diagonali, na przykład. Dobra, Hetman D2 bijemy. No i taki zwykły rozwój figur, tu może teraz następować. Skoczek. Bicie. Bardzo dobrze. Wybijam pionkiem. Oczywiście z G jak najbardziej. E, tutaj hapieć ciekawe będzie i na przykład zagranicznego nie haszyć, żeby od razu pomęczyć tego y, Hetmana. Ale jeszcze przed tym skoczkiem sobie wyjdę, żeby pilnować parę pól w centrum. To zawsze jest przydatne. Skoczek zawsze gra. Zobaczymy, w którą stronę przeciwnik pójdzie. Być d6 można zagrać. Dobra, tutaj nie ma żadnych wejść. Zagramy sobie h5 od razu, żeby Goniec miał opcję zagrania na h6 z wstępem. Roszady nie muszę robić, więc jak nie chcę robić ruszady, to może subtelnie zagrać tutaj. Aha, chwila, bo jeszcze skoczek tutaj może zagrać. Dobra, najpierw Goniec. Tu jest oczywiście ruch f4, ale już będzie męczony nieco tutaj przeciwnik. D6 i skoczek mi się bardzo nie podoba, bo tu będę musiał się nieco obronić. A, to może, mogę też tak zagrać. Tutaj? Chyba tak. I chyba bierzemy skoczka. Co ja w ogóle gadam? Przecież ja zawsze miałem opcję zrobienia roszady. Już sobie rosz roszadę wybiłem z głowy. A tu się okazuje, że ta roszada będzie jak najbardziej możliwa. W razie czego? W razie wejścia skoczka i próby wejścia na C7. No ale epicie jest obowiązkowym ruchem. Trochę to psuje tutaj szyki w centrum, ale tak trzeba zagrać, bo trzeba te figury tutaj. Yy, znaczy nie figury, tylko trzeba wykorzystać opcję wzięcia figury na E4 po prostu. A potem łatać dziurki. jak już się ma tą przewagę. Dobra, a skoczek na E4. Ładnie pograł. Hetman wraca sobie na E7. Może dać mi szacha. To OK. I wtedy króle F8. Cały czas bazuje na tym, żeby tutaj wziąć tego skoczka. No właśnie, to są te słabości, które się ukazały po ruchu E5. No ale tak trzeba mimo wszystko. Ale widzicie, już mi się to podoba, bo tutaj zawodnicy już grają w szachy tak względnie poprawnie. Dobrze. To, to, jest, to jest ten plus. Już przechodzimy do takiego etapu ważnego. Ważny etap, czyli 1000+. Plus. I tutaj faktycznie, faktycznie ta gra jest zupełnie inna. To już podkreślam któryś raz, ale to fajne. Fajne to jest i te partie będą, myślę, że już bardziej wartościowe. Ale seria będzie przeokrutnie długa. Oj, przeokrutnie długa seria, jak widzę, co tutaj się dzieje. Na 10 minut, jak gramy, zobaczcie, która to jest partia czwarta bodajże. Jakoś nie, nawet nie liczyłem. Czwarta partia, i zobaczcie, jak ten ranking wolno idzie. A jeszcze przecież e, trzeba liczyć tutaj e, porażki e, w to wszystko, więc e, póki co jeszcze ich nie było, ale, ale będą możliwe, które ten ranking e, minusują. No dobra. Panie kolego, nad czym ty się tutaj zastanawiasz? Poszedł król. Bijemy na F4 od razu. Figura wzięta, tutaj skoczek i tak wejdzie, jakby chciał. Zastanawiam e... się, czy Roszada. Nie, zagramy królew 8 od razu. Dobra, zagranie takie, takie. E, taki ruch nie interesuje. Oddamy tutaj pionka, żeby zagrać gońcem na E6. Król F8 jest lepsze z praktycznego y, punktu widzenia, dlatego że Roszada, y, znaczy, dlatego że. Król zagra na g7, a wieża i tak będzie działała. A wieża na f8 trochę lepiej stoi, bo jednak tutaj troszeczkę wspomaga linię h, a król na f8 jest po prostu bezpieczny. Znaczy, może to nie ma ogromnego znaczenia, ale to jest taki też dobry nawyk, który warto sobie zbudować, zapamiętać i nie bać się grać królem na f8. Dobra, gramy d5, od razu otwieramy pozycję. Trze trzeba troszkę złapać oddechu, czyli nie pozwolić wejść skoczkowi na d6, który mógł nastąpić dawno, ale on tego nie zagrał. Gramy d5 po prostu, oddajemy pionka. Goniec E6 wprowadzamy wieżę, Figura więcej trzeba wymieniać. Proste. O! Nie chciał. Albo nie widział. Do goniec E6 po prostu. Ok. No to teraz wieża może C8. Po tej linii sobie podziałamy. Się trochę zmienia koncepcja. Mogę też nawet wieża G8 zagrać tutaj, próbować męczyć pionkę. a to wszystko wygląda bardzo dobrze. A no teraz skoczek do 4 grozi nawet. Tutaj akcje będą, jeśli chodzi o atakowanie pionków. No, wygląda to dobrze. To na pewno jest wszystko dobrze. Nie mówmy o rzeczach oczywistych. Ale to wiecie, tak sobie gadam, gadam, gadam podczas gry. Dużo można by gadać. Skoczek. Skoczek, 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 skoczek d4. Goniec tutaj, to można b5 też przykurzyć. Tutaj można nawet wymienić, ale też pionek. Pionkorzestwo nie do końca jest dobre, bo widzicie, jak za dużo tutaj też wezmę sobie pionków, to mogę pootwierać linię do ataku, ale to nie, no to nie okej, okay, dobra. No w tej sytuacji akurat to wszystko wskazane, bo zagram tutaj, zagram e4. Silne centrum będzie wzmacniało moje figury, więc spokojnie. No a goniec i tak musi zagrać na A4 i tak pewnie będzie. Po prostu wezmę potem na F3. Co? No dobra, przeciwnik nie widział. Prawdopodobnie, że traci gońce. Po wybiciu, ja nie muszę bić, żeby nie wrzucać mu też figur do centrum. Mogę po prostu przepchać, albo nawet to zostawić. Niech bije na F6. Dokładnie, po wybiciu zagramy z powrotem. Czy przepchać jednak. Albo po tym ruchu, w ogóle taki ruch, to jest ciekawy. Bo po wybiciu zawsze to mogę wymienić hetmany. Tu uprości grę. Również. Ok. No, gość myśli, myśli, myśli. Nie ma to. Nie ma co tutaj już myśleć, mój drogi przeciwniku. Rozłączył. Partia zostanie automatycznie poddana za 50 parę sekund. No dobra, może. A widzę, że jakieś problemy z netem prawdopodobnie poddał. Ok, szukamy sobie nowego przeciwnika 1011, proszę bardzo. E4. No to może jakieś C5 tym razem, coś innego troszeczkę. Będziemy już wprowadzać troszeczkę inne debiuty. C5 mamy, ok. Jak dalej? Teoria się skończyła, czy? Skoczek C3. No to skoczek C6. Czyżby zamknięty wariant obrony sycylijskiej? Skoczek F3. Dobra. E6 zagrajmy sobie. D liczę na D4. Na teorię liczę tutaj w tej sytuacji. Jednak nie. No, skoczek D4 sobie zagrajmy. Chociaż też skoczek E7 było w porządku, ale. Poszło, to poszło To od razu atakujemy. OK. E, chyba mam małą pułapkę na niego. Jak zagram tak, on zbije, ja zagram tu. Nie, bo potem on obroni. Ja zagram tak, on tu. Ja wezmę on mi mata na, na D6. Haha. Ha. Nie, nie, tak nie wolno. Herman B6. Skoczek f6 zagramy sobie, skoczek f6, za takim na pionka. a6 oczywiście można zagrać. Zagrajmy te a6. No, pozycja jest taki, taka troszkę, no dajmy tego szacha na b4. Chcę po prostu ruszadę zrobić, taka trochę zamknięta. Ogoniec mi się jeszcze nie podoba, ale to, to nie szkodzi, bo można zagrać zaraz D6. Dobra, tak sądziłem, że będzie taki ruch, więc to sobie wybijemy i zagram może, a może nietypowo troszeczkę, może tak, żeby przytrzymać tutaj pionka na C3. D5 teraz można by było przekurzyć w sumie. Nieco się otworzyła sytuacja. A nie będę już grał prymitywnie z koczkiem, żeby dać mata tam zaraz. Chociaż czy król ma opcję? No właśnie. Dobra, D5 od razu grajmy. No białe tutaj w ogóle mają też taką y, dobrą grę na, ro, na rozegranie się. Y, tutaj zostało zgrane. Pytanie, czy bić pionka za darmo? Nie, słuchajcie, jednak nie wezmę tego pionka. Wolę zrobić roszadę. To też są takie nawyki. Tutaj trzeba było dobrze to przeliczyć, ale y, wolę jednak... Wolę jednak nie. Tutaj zagramy na E8. Wolę jednak nie bić pionka. Jak zagrałbym tutaj, to koniec na E7 bym nie męczył. Tu już trzeba troszeczkę dokładności, mi się wydaje. Zgodnie może być problem. Gramy tak. Ok. Tutaj naciskamy i tu nie pozwalamy zagrać E5. Przeciwnik mógł zagrać E5 i tak. W ogóle dobrze by sobie tutaj stało. Znaczy pozycja byłaby całkiem ok do gry. No ale widzę, że. Już wygląda to dobrze, już wygląda to dobrze. No, odcinek dzisiaj nieco dłuższy. No, już spróbujemy, słuchajcie, dobić do tego 1000. Tak jak mówiłem na początku, ale już te każde 50 oczek zdobywa się coraz, coraz trudniej. No to biorę pionka. Nie zauważył, czy zrobił to specjalnie? Może specjalnie. Wracam hetmanem z naciskiem, jest pionek więcej. Teraz plan jest taki, żeby zagrać gońcem, może b5, oswobodzić nieco tutaj akcję. Zagrać wieżą na C8, naciskać na C3, czyli naciskać na słabości, a z rozpędu może skoczek G4, żeby dać tam mata. Zobaczymy, zobaczymy, postraszymy. Ale nie, jakoś tutaj widzi dużo. Troszkę widzi. Wybije to oczywiście, wybicie. Już można było tam zagrać. Dobra, spróbujemy dać mata. Ciekawe, czy zauważy. Troszkę gram tak na tak zwany przypał. No to zagra tak najwyżej, no albo tak zagra. Będę musiał skoczkiem po prostu wrócić i tyle. O, nie zauważył. No dobra, przynajmniej się troszkę skróciło. Mamy 1002, moi drodzy. No i super. Od tego momentu myślę, że te partie będą bardzo ciekawe ciekawsze przede wszystkim, nie będzie takich prostych podstawek, tak jak zauważyłem. No, przy ok no ten mat oczywiście się udał. Dzięki za dzisiaj, um, przypominam szachowo.pl, macie 10% zniżki na zakupy, szpan szachus, wystarczy wpisać w kod rabatowy. E, dzięki za wsparcie, za lajki, za wszystkie komentarze i do zobaczenia, cześć.